Chciałam być żoną Michaela Jacksona, więc no, ponieważ jak ja byłam małym dzieckiem, to leciał w Polsce taki serial, w którym on grał jako dziecko. A nie mieliśmy wtedy internetu, nie mieliśmy, wiesz, więc ja nie wiedziałam, że on ma już 40 lat. Ja myślałam, że on jest w moim wieku, więc myślałam, o, jak dorośniemy, to ja muszę mówić po angielsku, bo on musi rozumieć, co ja do niego mówię, będzie moim mężem, bo pięknie śpiewa, pięknie tańczy, ja tak samo i będziemy tak pięknie śpiewać i tańczyć. I tak przez życie razem taneczno-muzycznym krokiem. Tak, tak, tak. A dużo rzeczy ci się nie zrealizowało? Z tego planu? Z twoich planów, że miałaś takie jakieś wizje tego? Wszystkie moje marzenia, jeśli chodzi o moje życie zawodowe w Polsce się spełniły i to jest, to było niezwykłe, że mogłam odhaczać na swojej takiej korkowej tablicy poszczególne etapy i byłam bardzo skromna w tych swoich etapach. Ja naprawdę na przykład na początku marzyłam, żeby pojawić się w ogóle na planie na przykład, nie? Potem, żeby być statystą w teledysku.